Płatnicy składek bez względu na to, czy zatrudniają pracowników, czy zobowiązani są opłacać tylko składkę na własne ubezpieczenie, a także osoby z nimi współpracujące, muszą co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS-u. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianię oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wielu płatników nie wywiązuje się z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych, mimo że ZUS wysyła elektronicznie na ich profil PUE informacje o braku dokumentów za dany miesiąc. Właścicielom firm, którzy nie przekażą dokumentów za dany miesiąc, ZUS utworzy automatycznie wymiar składek z urzędu, co może skutkować błędnym rozliczeniem. Przedsiębiorcy rozliczający składki za maksymalnie 5 osób mogą do ZUS-u przekazywać dokumenty w formie papierowej. Jeśli rozliczają składki za ponad 5 osób, to przekazują dokumenty w formie elektronicznej. Mogą to zrobić za pośrednictwem e-płatnika albo programu Płatnik.